Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Podstawy turystyki. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Produkt turystyczny wyróżnia się spośród innych produktów konsumpcyjnych tym, że nie można go produkować na zapas ani magazynować. Wymaga ponoszenia wysokich kosztów stałych w momencie zakupu i nie ma możliwości wcześniejszego zapoznania się z produktem i jego wypróbowania. Projekt turystyczny to wszystkie towary, usługi, atrakcje oferowane turyście w celu zaspokojenia jego potrzeb i pragnień. Z punktu widzenia turysty, produkt turystyczny obejmuje całość przeżytego doświadczenia od chwili opuszczenia domu do chwili powrotu. Markowe produkty turystyczne to produkty wyróżniające się spośród innych. Marka jest złożonym systemem działania składającym się z programów identyfikacji i reputacji produktu. Identyfikacja marki składa się z nazwy określającej produkt, znaku graficznego, logo, hasła reklamowego, motywów akustycznych. Reputacja to opinia, ocena danego produktu dokonana przez klienta. Marka sugeruje pewien poziom jakości i konsumenci są skłonni zapłacić za uznaną markę nawet jeżeli cena będzie nieco wyższa. W marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 wyróżniono pięć grup markowych produktów turystycznych. Zapoznajmy się z nimi. Turystyka w miastach i kulturowa Obejmuje podróże w celu zwiedzania miast, muzeów, obiektów zabytkowych, historycznych i kulturalnych oraz uczestnictwa w imprezach kulturalnych. Turystyka biznesowa obejmuje przemysł spotkań, wyjazdy związane z aktywnością zawodową, kongresy, targi i wystawy, spotkania biznesowe, zbiorowe imprezy oraz spotkania motywacyjne. Turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna. Realizowana jest w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych, uwzględnia szeroki zakres rekreacji przy wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego góry, jeziora, rzeki, wybrzeże, a także imprez turystyki specjalistycznej, tzw. kwalifikowanej. Turystyka na terenach wiejskich obejmuje wszystkie formy aktywności turystycznej na terenach wiejskich. W tym pobyty w gospodarstwach rolnych, imprezy folklorystyczne, rzemiosło ludowe, tradycyjne życie w gospodarstwach rolnych. Ostatnią z pięciu wyróżnionych grup markowych produktów turystycznych jest turystyka przygraniczna i tranzytowa. Turystyka przygraniczna i tranzytowa obejmuje jednodniową turystykę przygraniczną i krótkie wizyty w celu zrobienia zakupów, wzięcia udziału w imprezach, adresowaną do osób przebywających w 50-kilometrowym pasie przygranicznym oraz oferty związane z ruchem tranzytowym. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.